Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam cię bardzo serdecznie, widzę, zaczynamy odcinek z CSGO Skins za moją kochaną skrzyneczką, która no tutaj ewidentnie muszę chyba przemyśleć tutaj, czy tej skrzynce dalej mogę ufać, no bo 5800 w dwóch pierwszych otwarciach dla mojego przeciwnika, no to nie jest coś, z czym tutaj no jakoś jestem mega zadowolony z tym faktem, no tym bardziej, że kolejne rękawice za 2700 spadają, no są i dla nas tutaj również, no ale co z tego, jak ta strata jest naprawdę potężna w tym momencie, no i przede wszystkim musielibyśmy trafić tego talona, jeśli chcielibyśmy się dalej tutaj liczyć w tej bitwie. No została ostatnia skrzynia, więc tutaj już nic niestety tej wygranej mi nie da. Zaczynamy no słabiutko, albo po prostu mój przeciwnik zaczął tak dobrze, że no to zostałem, że tak powiem, zmieniony z powierzchni ziemi. Skrzynki 3% gamma Doppler, 1800 zł, 7 takich. Wrzucamy oczywiście, ja ci ją konkuruję na skina, przypomnę. Jak chcesz wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dołącz, bo czekają na ciebie 3 giveaway'e, więc sobie dołącz, możesz sobie do każdego dołączyć za free, wystarczy, że klikniesz sobie tylko reakcję, no i że na Discordzie oczywiście będziesz. No a jak skina oczywiście jeszcze chcesz wygrać, no to użyj kodu CROXY na CSGO skinzie. To są pełnoletniowiec, jeśli logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście zielony plusik, no i tutaj oczywiście wpisujesz kodzik CROXY przez 2x, no i oczywiście 10% więcej dostajesz wtedy do każdej wpłaty, możesz kodu używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za frytę dla nowych użytkowników, a jak z kodem CROXY wpłacasz, to masz szansę wygrać któregoś z wielu pięknych skinów za łączną kwotę no z 1500 zł, wydaje mi się. Tutaj oczywiście takie skiny na ciebie czekają, gościu. 4 dychy wpłacisz i masz szansę każdego z nich wygrać, więc no, zapraszam do dołączenia. Im więcej oczywiście wpłacisz, tym większa szansa. No i jak wygrasz, to oczywiście po wpłacie instant dostajesz powiadomienie z takim prezentem, że udało ci się oczywiście wygrać. A mi tutaj, no kurczę, bardzo szybko budżet, że tak powiem, spierdzielił, bo zostało mi tylko 5 koła, co mi się bardzo nie podoba, tak? Dlatego no zaufajmy tej skrzyni. Ten jeden jeszcze raz, 6 takich 3300 złociszy. No i zobaczmy, czy ten Boreboś nas tutaj uratuje tym razem. No, pierwsza bitwa, no definitywnie tej temy spadały mocno, tak? No tam bardzo dużo było w tej bitwie generalnie pięknych skinów, przede wszystkim drogich skinów, no tylko, że nie dla nas, tak? W sensie my też tam dostaliśmy jakieś rękawiczki za prawie 2 koła, no ale przeciwnik dostał więcej, tak? No a to się oczywiście liczy na case battle'kach, że no na normalnym trybie, tak? Wiadomo, że na underdogu, no to liczy się to, czy masz najmniejszą wartość tych swoich skinów, jeśli chodzi oczywiście o bitwę, no ale no niestety na standardzie, no to musimy jak najwięcej tutaj pieniążków nachapać, no tutaj chyba, aha, czekaj, bo jeszcze jedna skrzynka leci, już chciałem powiedzieć, że wygraliśmy jakieś 60 zł, czy tam 70, no ale to jeszcze rękawice za 2 koła, 7200, no dobra, coś tam odbiliśmy, 9300 mamy, chociaż nie wiem, czy... Nie. Odbiliśmy, czy to bitwa na zero? W sumie nie wiem, ale rzućmy sobie no z 6 ametystów. Jest to bitwa za 5 koła. Zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie tutaj. No tu wiadomo, no Butterfly Shafir. Chyba nie muszę mówić, że jest to już bardzo pożądane oczywiście w tej skrzyni. No zobaczmy, jak nam pójdzie, bo trzeba się tu zmierzyć z rzeczywistością tak zwaną. I no, no szansa na ten już jest bardzo mała, 0,037% oczywiście szans. No tutaj mamy po parze rękawic, no właśnie, jego ciut lepszy, ale no mimo to wszystko no moje droższe, tak, niby gorszy stan. No ale o te parę 10 złociszy droższe, no droższe. Zobaczmy, no nie ma żadnego noża, więc ta bitwa, no jak ją wygramy, to chyba będzie na plus. No ale fajnie by było, no właśnie, takiego Huntsmana na przykład dostać. 5900, 3 koła kosztuje ten nóż, bardzo ładnie. Bitwa znowu na plus. No tutaj powiem wam, że wróciliśmy. No ja bym wjechał teraz w coś takiego bardziej odważnego. Na przykład Knife Case na buście 2300. No i czy to... No dobra, niech będzie. 5 takich skrzynek, jest to koszt 11578 zł. Jak tą bitwę przegramy, no to... No bardzo mi to komplikuje sprawę, tak? Bo zostanie mi 1000 zł, a za 1000 zł będzie ciężko naprawdę coś wyczarować na takim poziomie. Zobaczmy, zaczynamy z talonem, 1600 zł. Zobaczmy, jak będzie dalej. No, są tu lepsze noże do trafienia. Przypomnę, że inna taka skrzynia kosztuje 2300, więc liczymy
a ciut lepszy te noże. Jest M9, to będzie na pewno proficik. 3700, taka Blue Steel, więc bardzo tutaj ładnie. No tutaj szczerze 1300, okej. Okay. U nas 840, ostatnia skrzynia. No i się nic złego nie wydarzy. No jest to bitwa wygrana, ale jest to przede wszystkim bitwa, no... No na plus niby, ale na plus 4 zł, więc no chyba nie muszę ci mówić, że tutaj podejście drugie do tej skrzynki. No i zobaczmy, po raz kolejny klasycznie z botem i samą. No tutaj sam zacznę z kosą, jest tylko 80 zł droższa od tego mojego Good Knife'a, mimo iż jest to skin no taki sympatyczny, bo Crimson Web, Autotronic, dla niego, dla mnie ultrafiolet, dwa Bowie Knife'y. No powiem tak, bardzo średnie te noże póki co lecą. Mam nadzieję, że te dwie skrzynki zaoferują nam coś ciekawszego. No jestem dziewiątka, no niestety dla mojego przeciwnika. No jest stopnia 2. Czy może tutaj Butterfly jakiś fade? No powiem tak, no... no wywróżyłem sobie Butterfly'a, tak?